Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndler, witam w kolejnym odcinku Ceniece Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Pogoda nam się poprawiła, mamy już lato, więc możemy sobie kręcić na zewnątrz. Stało się znowu fajnie, tak jak było zawsze, samolot też jest ze mną, tak jak kiedyś. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie na temat robienia pogłębień pod łby śrub z gniazdem imbusowym. Wiadomo, najlepiej byłoby je rozfrezować małym frezikiem na wymiar i tak dalej, pofazować, ale nie oszukujmy się, wielu z nas po prostu powierca je frezem albo głowiczką, albo innym narzędziem płaskim, jakby dopasowanym, robi cyk, cyk, cyk i wszystko wychodzi. Tylko, że wychodzi albo nie wychodzi, bo to jest zależne trochę od tego, jak dobierzemy średnicę, głębokość, ale też jaką techniką zrobimy samo nawiercanie, czy to będzie naraz, czy to będzie z odwiórowaniem. No i w dzisiejszym odcinku właśnie chciałem Wam pokazać, jak ja to robię i jak sobie radzę z najważniejszym wtedy problemem, czyli z brakiem łamania wióra w wypadku takiego powiercania otworów, żeby zrobić te pogłębienia pod te łby śrub. Zapraszam do oglądania. Zanim pokażę Wam, jak programować pogłębienia pod łby imbusowe, walcowe z imbusem, spróbujemy sobie najpierw omówić taką tabelkę, którą możecie znaleźć na internecie. Ja sobie wyprowadziłem taki wzór empiryczny, że średnica tego pogłębienia wynosi zwykle 1,5 średnicy nominalnej gwintu plus 1. To nie jest idealne, tam możecie zobaczyć, że to się troszeczkę waha, natomiast jest to coś, co łatwo jest zapamiętać i co faktycznie się przydaje. Co oznacza, że jeżeli na przykład będę robił M10, no to 10 razy 1,5 to jakieś 15, plus 1 to jakieś 16, czyli pod M10 powinienem wziąć Fi16 jako średnicę pogłębienia pod łeb śruby. K, czyli głębokość tego pogłębienia, zawsze zgodna jest po prostu z moim nominałem gwintu. Czyli znów ta sama zasada, jeżeli będziemy pracować na M10, no to 10 w głąb to jest tyle, ile powinienem zrobić pogłębienia, plus ja zawsze robię sobie milimetr, żeby mieć pewność w razie jakiejś podkładki czy coś, żeby tam na pewno to zagrało. Natomiast rozmiar klucza, który powinienem wykorzystać do odkręcenia tej śruby, to jest zwykle poprzedni rozmiar gwintu. Czyli jeżeli mam gwint M10, no to poprzedni jest M8, czyli 8 klucz imbusowy będzie tym, który będzie wykorzystywany. Ja wiem, te wzory nie są idealne, to są wzory empiryczne, ale one co do zasady się sprawdzają i pozwalają Wam łatwo robić te pogłębienia bez za każdym razem googlowania tabel, czy tam szukania ich na jakichś listach, czy na jakichś innych wykresach, innych materiałach, które macie. Po prostu warto sobie zapamiętać 1,5 plus 1 równa się D, równa się poprzedni M. I to są takie trzy rzeczy, które się przydają. No i wykonałem tutaj taki detal, co to on ma sobie te 4x5 siatkę 20 otworów Fi10 i zrobię sobie najpierw typowe pogłębianie przez G81. Dopóki pracuję na niepełnym okręgu, było prosto, ale jeżeli zaczynam pogłębiać pełne otwory, no to jak widzicie, robi mi się taki bird nest i to taki całkiem mocny, no bo frez nie jest przystosowany do łamania wióra w ten sposób, zwłaszcza w aluminium. W stali też jest ten problem, ale w aluminium jest on bardziej widoczny. Co znaczy, że niby wykonałem operację w 18 sekund, ale muszę teraz otworzyć drzwi, zdjąć te wióra i później jeszcze musiałbym zamknąć drzwi i uruchomić, także te 25 sekund to jest takie absolutne minimum, no i ja muszę ciągle być przy tej maszynie, bo co te kilka otworów, 5 czy 3 czy może 10, faktycznie tego bird nesta musiałbym zdjąć, no bo inaczej naprawdę nie dostanie się chudziwo w ogóle do obróbki i w ogóle będzie lipa. Rozwiązaniem, które może pomóc, może być wpisanie adresu E w cyklu wiertarskim. Ten adres E będzie miał za zadanie włączyć lewe obroty pomiędzy otworami. Czyli wyjeżdżam z otworu, włączam lewe obroty na 1000, bo takie wpisałem E i jadę do kolejnego. To sprawdza się czasem. Sprawdza się, jeżeli macie stosunkowo wysokie przejazdy nad otworami, bo wtedy faktycznie lewe obroty przez prawą helicę potrafią zrzucić nam te wióra. I wtedy, kiedy te obroty dacie dość duże, ale znowu wtedy rozpędzanie się wrzeciona do tych większych obrotów trwa dłużej. W tym wypadku na przykład nie zadziałało to w ogóle, ale miewałem sytuacje, gdzie te pogłębienia były dość płytkie i to nawet działało. Taki cykl trwał niby 25 sekund, no ale ze zrzuceniem wióra to już 31 sekund. Uda się, nie uda. Uda są zawsze dwa, tak? Albo się uda, albo się nie uda. Więc to też nie jest rozwiązanie, które generalnie używam i które lubię. Innym rozwiązaniem, które często widziałem, że ludzie stosują, jest po prostu użycie G83. Wiercenie z odwiórowaniem, prawda? Wszyscy je znamy. Dajemy sobie małą warstwę, na przykład Q05. No i to też właściwie może zadziałać, natomiast to jest dość czasochłonne, bo po każdym, kolokwialnie mówiąc, dziubnięciu, to narzędzie nam się wycofuje do samej góry i wchodzi znowu i też tępi się stosunkowo mocno o, prawda, powierzchnię walcową, bo ona ciągle obciera, czy nasz frez ciągle obciera o powierzchnię walcową, którą w tej chwili wykonujemy. Jak już wiadomo, że każdy kontakt narzędzia z materiałem też go tam bardziej tępi, ale powiedzmy, że do pogłębień to nigdy nie bierzemy nowego freza, tylko bierzemy coś, co już jest trochę zużyte i już trochę mniej nam tego szkoda.
Tutaj też warto wspomnieć o tym, że co do zasady głowiczki na APKT czy tam BDMT, głowiczki styczne, one też się do tego nadają. One nie dają idealnie płaskiego dna, co prawda, ale jest wystarczająco płaskie, żeby to pogłębienie pod łeb śruby było zwykle ok. Oczywiście, jak wspomniałem na intrze, najlepiej jest oczywiście frezować z interpolacji kołowej, na przykład przez G13 takie otwory. Ale znowu, jeżeli robię jakąś bardzo dużą siatkę punktów i nie chce mi się pisać na nią programu, to wystarczy, że wezmę cygl, który wiercił, podmienię narzędzie, no i właściwie te pogłębienia wychodzą od razu. Natomiast jak widzicie, G83, no są one dość czasochłonne, ale z drugiej strony jest to pierwsze rozwiązanie dzisiaj, które sprawia, że ja mogę ten cygl zostawić sam sobie. Ja nie muszę pilnować, jak bardzo te wióra się zebrały i ewentualnie zatrzymywać maszyny i te wióra ściągać, ryzykować pokłucie się albo zdmuchiwać. Ja po prostu puszczam i wiem, no ale to jest minuta 15. To jest nieporównywalnie większy czas, więc taką wersją ostateczną, taką, z której ja korzystam, jest zwykle przejście na G73. G73 również będzie łamać wióro, ale nie będzie się odwiórowywać. Kiedy jak widzicie, on dojeżdża te 5 dyszek, odskakuje od 2,5 dyszki w górę, bo to jest standardowe ustawienie pasa, możemy to sobie zmienić na mniejsze, czyli tak naprawdę można powiedzieć, robi krótką przerwę w obróbce i leci na kolejny poziom. Tak krótki wiórek, jaki nam powstaje z tej wartości Q05, sprawia, że on też się nie owija na narzędziu, on też nie robi birdmesta, ale trwa nieporównywalnie szybciej niż G83. No i teraz tak naprawdę już decyzja należy do nas. Czy będę wiercił przez G81 i ryzykował to, że będę musiał co chwilę zatrzymywać maszynę i zdejmować wiór i pilnować, czy jednak poświęcę troszeczkę czasu i za pomocą tego G73 puszczę całość, co sprawi, że całe to, no, te pogłębienia pod łby śrub wykonam w 40 sekund, ale jestem pewien, że maszyna może zostać sama i wiem, że ta obróbka przejdzie poprawnie. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Oczywiście to jest rozwiązanie druciarskie i nie powinno tak się robić, no ale tak jak wspomniałem, większość z nas i tak robi, więc jeżeli już robimy to w ten sposób, no to przynajmniej róbmy to dobrze. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Ceny Co Krok Po Kroku już za tydzień.